Siemanko, jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Tu, zobaczcie, o, tu nic nie widzicie, nie pokażę Wam, jakie dzisiaj mam fantastyczne zlecenie, ale takie super fury, że szok. Tam, na ścieżce diagnostycznej, o tam, stoi super fura, Wam nie pokażę. I tutaj, jak wejdziemy, to za mną też jest super fura, też nie możecie jej zobaczyć. Postaram się tak łazić Tomkiem, żeby nie było widać. Tutaj musimy jeszcze z poprzedniego odcinka naprawić jeden samochód, bo nie zdążyłem w poprzednim odcinku. Myślałem, że się wyrobię, ale z jednym tam był problem. Tu mig środkowy. To jednak tu mig środkowy był zepsuty. 53% naprawa, no dobrze. A jeszcze jedna rzecz. Właśnie, tu mig środkowy był zniszczony, przecież on miał tam ileś tam miał. Teraz zobaczymy, ile on tu miał. Tada! Naprawione! Zobaczcie, nie znaleziono części, ale ptaka już mam tutaj, że zaznaczone i gotowe. Także to już jest zrobione. Gra mi znowu wymieniła sama części, a ja muszę je znowu znaleźć i to jest najgorsze, bo gdyby mi nie wymieniła, to bym kuźwa wiedział, gdzie ona jest, a tak to nie wiem. I jak my teraz to możemy zbadać? Nie wiem właśnie jak. Bo to od tego są specjalne przyrządy. Musimy... Ej, czekajcie, to jest chyba to. To jest chyba to, bo to wygląda bardzo ładnie. Wywalmy to. Zobaczmy. I zainstalujmy. Okej. Ach, kurde, to jednak nie to. Tak, środkowy wymienię. Nie, to jest końcowy. Spróbujmy... Ach, kuźwa. I weź teraz ogarnij, które to... Muszę tak, zdemontować cały układ wydechowy najlepiej. Żeby... 60%, żeby wiedzieć, która część. Bo to niekoniecznie tak, że któraś tam będzie zniszczona i to będzie ta do wymiany. Tylko to musi być któraś część, która... Gra już sama ją naprawiła. O, o to chodzi, tak? I ta, zobacz, tutaj nawet wymieniła część, która jest i tak uszkodzona, więc ona nie jest... Jezu, i weź to, dobra, wiecie co? Najlepiej to będzie to chyba wszystko rozebrać po kolei. Najszybciej, tak, znajdziemy to w ten sposób. Bo innego sposobu ja nie widzę, więc w sumie tego nie musiałem, bo to już rozebrałem wcześniej. Więc to możemy już zainstalować z powrotem. I zainstalujemy cały układ. Ach kurde, nie mogę tak wam potem, pokażę wam jakiś samochód tam za mną stoi. To wam normalnie też postoi. Co ja tam mam? Dobra, instalujemy teraz ten. Ech kurde. Środkowy. Co tam za samochód stoi za mną? Fantastyczny. Musimy jakoś tu zainstalować lepiej, bo... O jest, teraz chcę instalować. Pyk. Pyk, okej, okay, zobaczmy. No, kurde, już się cieszyłem, że naprawiłem. A tutaj dupa. Zobaczmy, tak, obniżymy samochód, nie pokażę. Haha, już myśleliście, że się obrócę i tam zobaczę. A kurde, teraz będę musiał do komory silnika zajrzeć, ale zajrzę w ten sposób, żebyście nie widzieli, co ja tam mam fajnego. A musiałem sobie to zleconko już wziąć przed odcinkiem, bo by mi zniknęło podczas odcinka. Tego samochodu jeszcze ani razu nie widziałem i wziąłem jeszcze jedno zdanie fabularne. Z samochodem, który już kiedyś widzieliście u mnie na odcinkach. Oczywiście ci, co oglądają, wierni widzowie od samego początku, a nie ci tacy z doskoku, co bo przychodzili tylko, o, gameplay zobaczyć z Car Mechanic. Nie, ja mówię o tych, co od początku do końca oglądają wszystkie odcinki i są na czasie i wiedzą, że o, dobra, Lucek będzie teraz robił to, teraz to, wcześniej robił to, a teraz mogę go zjechać, bo to już robił, a on mówi, że tego nie robił. No właśnie, możecie mi wytykać błędy, nie? Okej, okay. Teraz zobaczmy. Noż kurde. Co jest? Wszystko rozmontowałem i zmontowałem z powrotem. A najlepsze jest to... Ja pierdzielę. Wiecie co jest najlepsze? Że ja go z tego podnośnika nie mogę wywalić. Bo... To nie jest mój samochód. Nie mogę go przestawić w inne miejsce teraz. Nie mogę go zamienić z innym samochodem. A mam nierozbudowany warsztat i mam przerąbane teraz. A spróbujmy jeszcze to rozmontować. To już rozmontowywałem, ja pierdzielę, to też. A, wydech jest głośny, instalujemy z powrotem. Nie mam pojęcia, co tutaj nie gra, teraz.
O, jest! Znalazłem! Super, udało się! Ale widzieliście, ja nic nie kupiłem, nic nie ten. Czysty zysk! Tomek ma smykałkę. Dobra, teraz się zastanawiam, który samochód... Nie no, wygodniej chyba będzie mi pokazać, czy jest samochód, który jest za mną, bo wtedy będę mógł się swobodnie powarczać i rozglądać, także... Także uwaga, uwaga! Obracam się. Dum 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 dum. ACR Viper! Czy ACR? SRT Viper. Proszę bardzo! Vipera jeszcze nie miałem, ale nie spodziewaliście się, że będzie Viper, co? To jest Viper i zobaczcie sobie tu mamy pod maską. Kurde! To nie są przelewki. Znaczy to są standardowe takie. O, to możemy już demontować, bo to jest słabe. Kolektor wydechowy jest zdupiały. I trzeba go natychmiast wymienić, bo ma tylko 10%. Może to będzie jedyna część, jaką mamy tutaj. O, akurat mamy, dobrze. To był ten, tak? Pyk. I od razu instaluję. Ja mam nadzieję, że to ta część. Pasuje, musi pasować. A właśnie, zobaczę, czy mogę coś naprawiać, bo były jakieś tam patche do car mechanika. Codziennie są jakieś patche do car mechanika. I może już naprawili stół. Można jakąś część odzyskać, tak? Muszę tu zamknąć drzwiczki, żeby przypadkiem nie było widać. Okej. Nie mam pasujących części w ekwipunku, nic nie mogę naprawić. Zobaczmy, co my tu mamy. Kolektor wydechowy. Hałas podczas przyspieszania. No kurde! To jest Viper do cholery. To ma być cichy podczas przyspieszania. Co jest? Ale tam mamy coś, układ wydechowy. Musimy go na podnośnik wziąć, śmierdziela. Chodź tu. A Viperów już mają nie produkować, to wiecie o tym, nie? To oglądacie ostatniego Vipera, ostatnią generację. Znaczy, to nie jest ten prawdziwy Viper, to jest taki udawany trochę, ale jest, no. I tu mamy dwie części, tłumik środkowy i tłumik końcowy. Prosta sprawa. Tłumik końcowy... To chyba to będzie, tak? Tłumik środkowy. Wszędzie takie same tłumiki środkowe są. Mam nadzieję, że to to. Mam nadzieję, że to to. A, shit, nie tak nie to. Trudno. Ale środkowy dobry kupiłem. Tłumik. Jest! V8. Łatwo, szybko i po sprawie. No, niecały 1000. Może być. Koniec. Pierwszy raz Viper się pojawił. Zobaczmy, jakie jest leconka. Czy nas tutaj czekają? Może coś jest fajne. O, coś my tu mamy ciekawego. Za 20 sekund się kończy. Wymiana oleju. Woho! Tu mamy sporo rzeczy do roboty. Biorę to. Ja tak patrzę cały czas na zleconka i biorę te ciekawsze. Tego już mieliśmy. Znowu ten. Coś puka pod maską. Silnik nie pracuje. Słuchaj, stuki w zawieszeniu. Auto... Co jest? Auto niepewnie się prowadzi. Nie mogę wyczuć biegu. Zrób przegląd skrzyni biegów. What the fuck? Przecież to... Ja muszę wziąć go na oddzielny odcinek. Dobrze, zrobimy inaczej. Teraz weźmiemy sobie zadanie fabularne. Zadanie fabularne to już wam pokazuję. Uwaga. Dum 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 dum. Ford Sierra. Idziemy. Chodź na podnośnik. Ford Sierra. Kolejne zadanie fabularne. To jest nowe zadanie fabularne. Wcześniej miałem już Forda Sierra, ale... Chyba nie to zadanie. Zaraz sobie tam przeczytamy, bo tam jest fabuła. A to weźmy sobie na ścieżkę diagnosty... O! Nie ma... Waj, co? Wyjazd z tym śmierdzielem! Ja chcę Vipera naprawić, już tam były takie fajne naprawy. Wow. Co ty... Aha, dobra, tryb normalny. Nie mogę go na ścieżkę diagnostyczną wziąć. Dobra, a zobaczmy, czy mogę nim jechać na tor testowy. Ach, kurczę, jednak nie można odpalić silnika. To by było śmieszne, jak nie można byłoby przestawić go na ścieżkę diagnostyczną, a na tor testowy. No ale pomyśleli o tym, nie dali się złapać tutaj. Ech, kurczę, no takie fajne zleconko, ja. A mógłbym go wziąć jakoś, nie wiem, jakoś wziąć? No nie mogę. Ach, kurde. Muszę powiększyć sobie warsztat, bo zobaczcie, coraz fajniejsze zlecenia się pojawiają.
Tego nie mogę odblokować, dlaczego? Co my tu mamy? Badaj części 100 razy szybciej. To mi się nie przyda. To chcę. Ja, Tomek tu wzrokiem wszystko bada. Okej, zobaczmy co tu słychać. O, shit! Poważna wymiana. Kupiłem ten maszynę od znajomego, który szybko potrzebował pieniędzy. Zapewnia, że samochód jest sprawny. Ale coś dziwne znosi go na prawo, no i ten dziwny zapach, jakby pieczarek. Z tego co pamiętam, to zajmuje się pracą biurową, a nie handlem. W każdym razie sprawdź, co jest nie tak i doprowadź go do stanu używalności. Pieczarkami pachniesz, ziomek. O! Ja widzę, że ty cały to jesteś jeden wielki grzyb. A ten twój kolega to jest jeszcze większy grzyb. Tutaj to musimy wszystko z tego rozmontować. Tą całą belkę. Wiecie co? Zbadajmy go konkretnie. Weźmy tak. Najpierw weźmiemy sobie wszystkim, co mamy. Zbadajmy. Najpierw weźmiemy sobie miernik komplet. Dobra, to zobaczymy. Może coś nam wykaże, może nie. Nie, no wszystko jest w porządku chyba, nie? Bo co my tu mamy? Ile? 100%, stan części 47%. No i 100% to musimy naprawić. Dobrze. Teraz weźmy sobie OBD. Nie, nie ma gniazda. Dobrze! To jest za stary samochód na gniazdo OBD. Dobrze. Idziemy w takim razie na tor testowy. Idziemy. A właśnie, zobaczymy, czy tego możemy zbadać OBD. A, dobrze. Dobrze, nie dali się złapać tutaj. Jo! Patrzcie, ile shop mamy. A ja nie mam tyle parkingów. Sumowisko. Ale nie, jeszcze zablokowane. Dobra, idziemy na przejażdżkę. Przejedziemy się, potem ścieżka diagnostyczna. No, mam miejsce w ścieżce, na ścieżce diagnostycznej, także jest ok. Wow! Ale dzik! I pomyślę, że to jest jedno z popularniejszych samochodów, jeden z popularniejszych wozów do driftu, do swapów i tak dalej. Wow! Jak dla mnie to się bardzo pewnie prowadzi. Trochę tam ten, trochę tam buja nim, ale to no każdym samochodem trochę tam buja, no nie? Pyk, 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 pyk. No właśnie, jak się zastanawiam, widać te części, które widać normalnie w warsztacie, nie? Fajnie by było, jakby można było sobie ten, pojeździć po mieście tym autem jakoś tam, jakby było takie miasto, no ale... Ja nie wiem, czy... Albo transportować samochody na przykład, ja tak jak było w symulatorze pociągów, z tym, że no, pociągami to możemy jechać tylko po jakimś tam torze. A tutaj to by musieli całe miasto zrobić do jazdy samochodem, tak trochę słabo może. To wyglądało. Dobrze, że jest jakiś tor testowy i można w ogóle tymi furami się przejechać, nie? Amuj, amuj! O! Zaliczył wszystkie testy. Dobra, Tomek powinien wszystko wiedzieć teraz, co i jak. Więc sprawdźmy to. No. Uwaga, dobra, mamy. Półoś napędowa tylnia sztyw. Co to się tu podziało? Końcówka drążka kierownika. Jezus. Dobrze, to teraz chodź na ścieżkę diagnostyczną. Zbadajmy go. Pyk. Ja myślę, że tutaj też nam troszeczkę tam coś wykaże. Niech nie może odpalić, słuchajcie. To złom. Hamujemy. No, na pomarańczowo się świeci. No, chyba będzie wszystko do wymiany w tym samochodzie. A nie lepiej cały samochód wymienić? Kurde, on dopiero co go kupił. Nie chcę go tam. Co tutaj? O, czemu tu jest lusterko na środku szyby? Poważnie tak jest w tym? Fordzie Sierra? Dajcie znać w komentarzach, bo nie jestem pewny, kurde. Chyba zaraz sprawdzę, czy rzeczywiście na środku szyby jest lusterko. O, shit!
Łoście, tutaj dużo nam wyszło. Bardzo dobrze. Wysiadł. O, o, okej. Okay. Wysiadł, już myślałem, że ten. Tutaj dużo nam wykazało, także ścieżka diagnostyczna to była dobra inwestycja. Zobaczcie, jak dużo żeśmy tutaj sobie poodkrywali. Na pewno auto idzie na podnośnik. I na pewno zaczniemy od podwozia, bo no jest wszystko zdobiałe. I to konkretnie. Cholera, tu leja gumowa. To ile my tych... W ogóle tu jest coś takiego jak tu leja gumowa? Ja myślę, że powinno być. Tu leja. Dobrze, kupimy tam... Nie wiem, ile... 13 sztuk, żeby już tam później nie kupować. No i tak tu będziemy musieli wszystko... O, sio, sio, shit, patrzcie na to. Wahacz dolny. 20%. Nie, 12%. Tam coś innego, bo 20%. Rozkręcamy. Jeszcze tego tutaj nie deinstalowałem. Ale bam, coś tutaj mi blokujesz. Co mi tu blokujesz? Tak o, dobrze. To chodźmy tu, z tej strony. Czyli tu leję gumowe oddzielnie. Myślałem, że to się tak montuje jak w tym, jak w innych częściach tutaj w tej grze. Że montujemy części i potem całość wkładamy po prostu. No ale jest dosyć fajnie, bo te tulejki dobrze jest wykręcać oddzielnie. Tak myślę. Powinniśmy tu ten układ wydechowy też rozmontować, żeby ściągnąć tą belkę. No ale... No właśnie. Więc tak, końcówka... Co? Poważnie, koło trzeba demontować. Końcówka, drążka. 13%. Drążek 15%. No jest strasznie, jest strasznie. Ten kolega mocno go zrobił na hajs. Jak to mówią? Don't make friends, make money. Czyli ten kolega właśnie wyznaje tę zasadę. 10%, przekładnia kierownicza. Wszystko jest do dupy. Zacisk hamulce. Ja bym stawiał, że to też jest... Klocki! Tarcza! Normalnie fantastyczny kolega! Ja... Wiecie co, ja tu chyba demontuję wszystko po kolei. Bo tu... Może tylko ta jednostka napędowa jest w miarę okej? Okay? Klocki hamulcowe 10%. Świetnie! Kolega nie wyglądał na handlarza. A czy wyglądał na skór... Może... Nie wiem. Mógł tak wyglądać. Most. To był most? Nie, jak to się nazywało? Ojej, za dużo znowu tych części mam. To jest to. Belka. Belka przednia krótka. Okej, to jest to. Tulejki sobie kupiliśmy wszystkie. Tam były jeszcze drążki. Kierowniczy, drążek kierowniczy. Razy dwie sztuki. Końcówki dwie. I przykładnia jedna. Czy łączniki stabilizatora? Nie, są w porządku. Stabilizator jest ok. Tak widzę już Tomkowym spojrzeniem. Klocki hamulcowe tam mieliśmy, nie? Do wymiany. Klocki. Jedną tarczę wentylowaną chyba. Tam była jedna zdupiała. Tarcza wentylowana i chyba zacisk. Jeden zacisk. Dobrze, na razie instalujemy, bo nie pamiętam więcej części. Później najwyżej się coś tam jeszcze dokupi. Ale pięknie to teraz wygląda, jak nowe! A, jeszcze wahacz dolny mamy do wymiany. Uuu, wszystko naraz instalujemy. Wentylowana, klocki. Ale będzie miał teraz furę. Podjedzie pod chatę tego kolegi i powie, patrz, co tu mam za furę.
Kurde, tego złoma naprawiałeś? Myślałem, że wjechałeś nim do Odry, czy tam do Wisły. Nie wiem, zależy gdzie mieszkacie. No nie, postanowiłem go naprawić, bo nie jestem taki jak ty, że pozbywasz się zużytych śmieci. Tylko ja to naprawiam. O, dobra. To nie jesteśmy już kolegami. Nie możemy się już przyjaźnić. A dlaczego? Bo nie. No to jest właśnie, ja już wymyśliłem fabułę odcinka tych paradokumentalnych seriali typu tamte szpitale, czy nie szpitale, wiecie, to co w telewizji rodzice oglądają. O, masakra. No, tak jest. To jest właśnie fabuła tych wszystkich seriali w telewizji, co teraz lecą. Te takie, wiecie, jakie. Te dlaczego ja, te szkoły, nie szkoły. Nie trzeba naprawdę dużo czasu, żeby to wymyślić. Ja składając silnik potrafię wymyśleć fabułę do tego serialu, do kolejnego odcinka. Oni powinni oglądać moje odcinki i brać inspirację. Dolny wahacz. Ale czekaj, bo to jest na pewno ten. Nie dam się dwa razy nabrać. No. Ha, bo wcześniej kupiłem dolne ramię wahacza, a wahacz dolny to jest co innego. Kupimy dwa. Grunt, że mam nowe zlecenie. Bardzo się cieszę. Przez ileś tam czasu nie miałem w ogóle nowych zleceń fabularnych, tylko cały czas te stare klepałem w kółko. Ale w końcu mechanicy z Red Dot naprawili ten problem. Red Dot to jest studio, które stworzyło mechanika samochodowego. Jakby ktoś nie wiedział. I fajnie, że tak już doprowadzili grę do porządku. Na pewno do stanu grywalnego i to bardzo szybko po premierze, także naprawdę szacun dla nich. Okej, mamy. I teraz coś tu jeszcze zostało na pewno, bo mogłem, czy nie zostało? Znaczy, coś jeszcze jest zrypane. A, widzicie, o, shit. Nie lubię tego. Mamy trzy części, które, cztery części, które są, dobrze liczę? Tarcza hamulcowa wentylowana. Co ci tam nie pasuje? A, chyba, no tak, bo musimy naprawić samochód częściami 100%, więc muszę wymontować ją z powrotem. I tak samo chyba z tym, nie wiem czy z zaciskiem tak samo ma nie być. Zacisk. No, tu musimy, ale... No dziwne to jest. Powinno mi zaliczyć. Zerknijmy jeszcze na zleconko. Więc tak. Klocki hamulcowe. O, shit. Półoś na sztywno. Aha, tam jeszcze suma mam. O Jezus, o Jezus. O, dobra, spatrzmy po kolei, więc tak. Tuleja gumowa? Gdzie? Czyż tam wszystko wymieniałem na nowe? Może któreś, ale tutaj też raczej dawałem nowe do tych wahaczy. Chyba, że to są jakieś... To są jakieś z tyłu jeszcze rzeczy. Dobrze, na razie zainstalujemy tą tarczę wentylowaną. Musimy wszystko nowe tu zainstalować niestety, więc... Klocki... Ale klocki chyba dawaliśmy tu nowe. No... To mi się nie podoba trochę. Trochę mnie tutaj wyciućkali. Zacisk hamulca, to na pewno. Kupimy jeszcze jeden, bo myślałem, że... Tamte części były... No tak, ale możemy naprawić samochód tylko częściami z użytecznością 100%, nie? Może na razie zostawimy odkręcone koło, bo jeszcze nie wiem. No i tutaj chyba też będzie coś do wymiany w takim razie. Nie wiem właśnie, czy nie ten... Nie, zacisk jest ok. Tarcza jest wymieniona.
Tuleja gumowa. Boję się tej tulei. To myślę, że to gdzieś z tyłu. Zacisk hamulca. To chyba też tylny może być. Dobra, wiecie co? Zajmijmy się tym tyłem. Na razie zostawię odkręcone koła z przodu. A zajmijmy się tyłem, zobaczymy co tu nie gra. Tłumik środkowy, 55%. I tutaj też 55%. Nie wiem, czy te części są dobre, czy też nie. Odkręćmy sobie wał. I zobaczymy ten most, czy też nie mamy czasem wymienić, bo on taki jest mocno porzewiały. Teraz taki mam dylemat, no bo patrzcie, te części są 55%, a my mamy wymienić... Nie wiem właśnie, które teraz. Nie, ja myślę, że to mamy zostawić. Ale mamy wymieniać chyba tylko najbardziej zniszczone części. Tu mamy jakiś zacisk. W ogóle zróbmy tak. Weźmy sobie... O! No i tutaj mamy, widzicie, już wszystko pokazane. Tu... jak to się nazywało? Coś tam też mamy do wymiany. Jedźmy do przodu. Tutaj nam nie wykaże tych części, które są bardzo zniszczone. Dobrze, no to jedźmy po kolei. No, powiem wam, że trudne zlecenie. Dużo mamy tu do roboty, no nie? Ale musimy je dzisiaj skończyć. No, tu mamy ten zacisk nieszczęsny. Musimy to wymienić. No, klocki. I tarcza hamulcowa. 55% tarcza hamulcowa, więc chyba akceptowalnie. Możemy ją chyba zostawić. Nie wiem, zaraz zobaczymy, czy będzie w wykazie części. To jest takie trochę skomplikowane teraz. Musimy się domyślić, czy to wymieniać. Klocki hamulcowe wszędzie były zjechane ostro. Ale tarcza hamulcowa 55%. Nie widzę tutaj tarcza. Nie ma tutaj. Tarcza hamulcowa jest ok, więc to możemy zainstalować z powrotem, ale... Właśnie, tam piasto chyba z drugiej strony mamy do wymiany, nie? Czy nie? Tak, tutaj jest piasta. Zobaczcie, ona wcale nie wygląda na aż... Boże, nasz tak zniszczoną, nie? A jednak jest. Półoś? Dobrze. Ale to była półoś, nie piaska. No, to chyba razem ze wszystkim wyszło, nie? Dobrze, demontujemy w takim razie tutaj gumową. Napędowy. W sumie to możemy zainstalować, bo no to jest 55%, więc niby chyba ok. Trochę jestem zmieszany, bo nie wiem w końcu, czy te części 55% muszę też naprawiać, czy też nie, ale chyba nie, tylko te tam poniżej 20%, nie? Nie wiem, po czym mam to poznać. Bo tutaj mamy niby, że mamy naprawiać samochód częściami 100%, a stan części 58%, już nie wiem, zgłupiałem trochę. No dobra, ale zostawmy to. Powiedzmy, że 55% jak są części, to są... w miarę, a to zaślepka? 13%, więc zaślepkę musimy też wymienić. Spoko, takie małe gówno widzicie? Ten montaż. Że tutaj coś jest nie tak? Z tą piastą? Łożysko? Nie, no łożysko jest w porządku. Widzicie, jest 55%. I to wtedy jest dobra część. Zaślepki musimy mieć. A zobaczymy z drugiej strony przy okazji. Tutaj też może być coś nie tak. No zaślepka jest po to, żeby tam chyba jakieś piaski się nie spały, albo może te drobinki... Jak to się nazywa? No starczy hamulcowej, podczas gdy hamujemy, no to od tarcia tego klocka o tarczę, to tam są takie drobinki, to się osadza na felgach i może po to są te zaślepki, żeby właśnie tam nic nie wlatywało. Zaślepka półosi, dajmy tu więcej sztuk od razu, żeby nie biegać niepotrzebnie z tym. To jest jakieś takie małe gówno, później będziecie wkurzać, nie? Dobrze, zaślepka jest. Weźmy sobie to, pomontujmy tutaj. Żeby nie zapomnieć. Ok, teraz tu mamy chyba jeszcze do wymiany. Łoś tylna.
No, samochód był złomem, strasznym. Półoś tylna-sztywna. Dwie sztuki. Dobrze, że mam hajsu trochę, że Tomek zarobił na ostatnich zleceniach, nie? Ale tych rzeczy jeszcze nie robiłem, więc to zadanie na pewno się nie powtórzyło. Także szacun, że naprawili tego buga. Ja myślałem, że tu mam problem z save'em i tam niektórzy w komentarzach mi właśnie proponowali, żebym sobie zrobił nowego save'a i sobie wczytał kasę i punkty te reputacji, no nie? Żeby nie robić tego w kółko to samo. Dobrze, tu musimy klocki hamulcowe kupić. I tak miałem zrobić. Tak pomyślałem, że jak teraz coś będzie zrypane, to tak zrobię po tym zleceniu z Audicą. Zrobię w poprzednim odcinku. Kloczki. Dajmy sobie dwie pary. No, ale tak. Ale jest chyba wszystko w porządku, także bardzo fajnie, że naprawiają tę grę i można sobie spokojnie działać. Tak, tutaj zacisk jest w porządku. 55% to chyba jest dobrze. Na razie zostawię koła odkręcone, bo nie wiadomo, co tu jeszcze nam przyjdzie do zrobienia. Ale ogólnie chodzi tutaj o zasieć. Co ja tutaj zainstalowałem takiego śmiecia? Nie no, 55% niby, to wygląda jakby było 10%, ale okej. Zostawmy to, tak? Tam nie było chyba już tarczy. Zacisk. 55% chyba okej. Niech zostanie. I teraz zobaczmy na zlecenie, co my tu mamy. Jeszcze... Aha, tu leje gumowe musimy zainstalować, ale gdzie? No bo tutaj instalowaliśmy. Gdzieś jeszcze pominąłem któreś tu leje gumowe. No bo tutaj też były nowe. Tutaj przy wahaczach dolnych też mieliśmy nowe tu leje gumowe, dlatego że je się jakby składa z całością tego wahacza. Ej, i tutaj jest też wszystko. Coś pominąłem. Zobaczmy. Zbliżymy sobie, bo może tak z dołu nie widzę. Ha. Poważnie? To na pewno... A, jest niezainstalowana, zobaczcie. No, nie zainstalowałem tutaj z drugiej strony. To ciekawe. No właśnie, ta tarcza wygląda też okropnie, no nie? Tak wygląda jakby naprawdę już taka do wymiany, ale jednak mimo to gra mówi nam, że jest całkiem w porządku, więc zostawimy. Okej. Okay. Zacisk, no poważnie. Który to będzie? Te mamy wymienione na nowe, więc musimy go kupić, chyba że... Zacisk... Nie to... Nie no, ten ma niby 55%. Ten też. No ale zacisk hamulca, ostatnia część, więc któraś z tych... No, niby 55%, taki zgłupiałem trochę teraz. No, niby to był ten, no dziwne, co? Niby zacisk hamulca, ale wszystkie te części, które instaluję tutaj, te, które były w samochodzie, no to mają sprawność 55%, więc teoretycznie powinniśmy cały samochód tutaj wymienić. Bo wszystkie części w samochodzie mają gdzieś około 55%, nie? A naprawiamy tylko te, które są najbardziej zniszczone. Tak, nie potrafię tego zrozumieć teraz w tym mechaniku, o co tutaj chodzi. Tomek jest troszeczkę zmieszany teraz. No ale dobrze, przykręćmy koła, zobaczmy, czy to wszystko, czegoś się tam nie pominąłem. Części było bardzo dużo do wymiany i widzieliście, że zajęło mi to dużo czasu. Ale w końcu się chyba uporałem i możemy, mam nadzieję, przejść dalej. Tylko 5 tysięcy dostanę za to. Gdzie wcześniej miałem samochód za 20 tysięcy naprawę. Tam też było sporo do robienia, no ale kurczę, jednak fajniej by było
dostać trochę więcej. 23 tysiące mam w sumie, ale tu chyba dostałem dużo expa. Na tyle dużo, że chyba niedługo będę mógł sobie odblokować ulepszenie warsztatu. Nie mogę się tego doczekać, ale chyba jeszcze muszę jakiegoś skillsa kupić tutaj. Aha, bo ulepszenie warsztatu jest dopiero od 12 poziomu. Tu są poziomy, no nie? 50 poziom, ja pierdziu. Czyli od 12 poziomu mamy ulepszenie warsztatu. Więcej przestrzeni. Wtedy byśmy mogli sobie więcej zleceń brać naraz. Jakichś takich ciekawych, dobrze płatnych. Ja tak nigdy nie zerkam. No teraz mamy coś tutaj. A to zobaczymy sobie później. Ale ten jeszcze jest. Hałasuje przy zmianie biegów. To skrzynia biegów. A tego chyba jeszcze nie miałem. No nic. Fajne te zleconka są, nie? Mamy coś nowego jeszcze. Coraz co nowe samochody się pojawiają. Tego gnoja weźmiemy sobie na podnośnik i będziemy się nim bawić już w następnych odcinkach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.